Dziki grasują na osiedlach Rudy Śląskiej. Na prawdziwy dziki atak narzekają mieszkańcy kilku rudzkich osiedli. Zwierzęta spacerują bezkarnie po ulicach miasta, ryjąc przy okazji ogródki i przetrząsając okoliczne śmietniki. Do walki z dzikami ruszyli łowczy, z którymi miasto zawarło specjalną umowę. Rudzianie nie powinni się więc dziwić, gdy zobaczą biegającego z bronią po osiedlu myśliwego. Do tej pory ustrzelono już 13 zwierząt. O tym, że dzik jest dziki i jest zły, wie nawet małe dziecko. Przekonują o tym także mieszkańców urzędnicy w Rudzie Śląskiej. W niektórych częściach miasta pojawił się bowiem dziki problem. No to jest bardzo poważny problem i wcale nam nie jest z tym do śmiechu, ponieważ dziki zaczęły być niebezpieczne. To, że one się pojawiają na osiedlach i sobie tam chrumkają i grzebią w ziemi, to jest fajny obrazek i można z daleka bezpiecznie oglądać. Natomiast dziki zaskoczone będą bronić swoich młodych i wtedy już pojawia się dosyć poważny problem związany z bezpieczeństwem mieszkańców. Sprawę z tego zdają sobie także i rudzianie, dlatego do urzędu pod koniec roku zaczęły napływać skargi mieszkańców na dziki, które nie tylko chrumkają, ale i ryją w przydomowych ogródkach i osiedlowych śmietnikach. Mieszkańcy chociażby ulicy Wyzwolenia sprawę doskonale znają, bowiem właśnie dzicy lokatorzy pobliskiego lasu często, o czym zresztą świadczą znaki drogowe, goszczą w pobliżu zabudowań. A niedawno dzik zniszczył ogrodzenie na jednej z posesji, a następnie zaatakował jej właściciela. Na to raz widziałem, jak tam po torach chodzą. Naprawdę? Są widoczne? A, no wieczorem, w nocy, to od czasu do czasu takie stadko do 7 sztuk to się tam przemieszcza. Po podwórkach grzebią w śmietnikach? No w ogródku już były u mnie. Tak? To przekopany ogródek? O, deczko. Są problemy w takim razie? No, można tak powiedzieć. Nie? Urzędnicy do tego problemu na szczęście nie podeszli jednak na dziko. Musieliśmy podejść do sprawy bardziej poważnie. Żeby było wszystko jasne, powiedzmy sobie szczerze, winni są temu wszystkiemu sami mieszkańcy. Bo gdyby dzików nikt nie dokarmiał, to te dziki by nie wychodziły ze swoich terytoriów i nie szukały tego pożywienia na osiedlach. Dzik wraca do miejsca, w którym raz znalazł pokarm. Co gorsza, wraca tam ze swoim potomstwem. To dlatego na wielu osiedlach, nie tylko rudzkich, można spotkać całe watachy tych zwierząt, wyjaśniają włodarze miasta. Najczęściej można je spotkać w okolicach Kochłowic i Halamby, ale także pojawiają się w Rudzie. Dlatego nieodzowna była interwencja łowczych. Działające całodobowo Centrum Zarządzania Kryzysowego przyjmuje zgłoszenia mieszkańców pod bezpłatną infolinią 0800 158 800 i jesteśmy w stałym kontakcie z osobą wykonującą ostrzał redukcyjny. Po telefonie z centrum specjalnie wynajęci łowczy wyruszają w miasto na poszukiwanie dzików. Jak obliczyli urzędnicy, watacha może mieć blisko 50 sztuk. Wszystkie są skazane na odstrzał. Nie oznacza to jednak, że myśliwi wabią dziki do lasu, by dopiero tam je zabić. Odstrzał redukcyjny polega na tym, że właśnie wchodzimy na obszary wyłączone z użytkowania obszarów łowieckich. Krótko mówiąc, chcemy odstrzelić dziki, które bytują na terenach zurbanizowanych, na osiedlach, a nie w lasach. W lasach redukcją dzikiego zwierza zajmuje się koło łowieckie. Tymi zaś dzikami, które ciągnie do cywilizacji i spacerują po rudzkich osiedlach, zajmuje się wynajęty myśliwy. Ten jednak rozprawia się z nimi według wszelkich ustalonych zasad, zapewniają urzędnicy. Oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, ten odstrzał odbywa się w ciągu dnia, właśnie żeby w 100% wyeliminować jakieś sytuacje nieprzewidziane, niebezpieczne dla postronnych osób. W takich sytuacjach Straż Miejska i Policja zabezpiecza teren, tak by mieszkańcy nie dostali się na linię strzału.